List apostoła świętego Pawła do Rzymian, rozdział pierwszy. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do opowiadania Ewangelii Boga, którą przedtem przyobiecał przez proroków w Pismach Świętych, o Synu swoim, który się narodził z nasienia Dawidowego według ciała, a okazał się możnie Synem Bożym według Ducha Poświęcenia, przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego wzięliśmy łaskę i apostolstwo, ażeby przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla imienia Jego, między którymi jesteście i wy, powołani od Jezusa Chrystusa, wszystkim będącym w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Naprzód tedy dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, iż wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was wspominam, zawsze w modlitwach swoich prosząc, aby mi się kiedykolwiek zdarzyła sposobność za wolą Bożą przyjść do was. Albowiem pragnę was widzieć, abym wam mógł udzielić jakiego daru duchowego ku utwierdzeniu waszemu. To jest, abym się wśród was razem ucieszył przez wspólną wiarę i waszą, i moją. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli, iż często zamyślałem przyjść do was, lecz miałem przeszkody aż dotąd, żebym miał jaki pożytek między wami, tak jak między innymi narodami. I Grekom, i niegrekom, i mądrym, i niemądrym jestem dłużnikiem. A tak, ile w mojej mocy, gotów jestem i wam, którzyście w Rzymie, Ewangelię opowiadać. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi naprzód, potem i Grekowi. Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy wstrzymują prawdę przez niesprawiedliwość. Dlatego, że co może być wiadome o Bogu, jest w nich jawne, gdyż im Bóg objawił, bo niewidzialna Jego istota od stworzenia świata w dziełach Jego poznawana jest widzialną, to jest wieczna Jego moc i bóstwo, na to, aby oni byli bez wymówki. Przeto, iż poznawszy Boga, nie oddawali Mu chwały jako Bogu, ani Mu dziękowali, owszem znikczemnieli w myślach swoich, i zaćmiło się bezrozumne serce ich. Mieniąc się mądrymi, zgłupieli i zamienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonożnych zwierząt, i płazów. Przeto też wydał ich Bóg w pożądliwościach ich serc ku nieczystości, aby plugawili ciała swoje między sobą. Jako tych, którzy przemienili prawdę Bożą w kłamstwo i oddawali cześć stworzeniu i służyli raczej stworzeniu niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego poddał ich Bóg namiętnościom sromotnym, bo i niewiasty ich zamieniły używanie przyrodzone na przeciwne przyrodzeniu. Podobnież i mężczyźni, porzuciwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swojej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną sromotę popełniając i należną zapłatę błędu swego na sobie ponosząc. A jak oni nie uważali za potrzebne mieć poznanie Boga, tak też poddał ich Bóg umysłowi opacznemu, aby czynili, co nie przystoi. Pełni będąc wszelkiej niesprawiedliwości, przeteczeństwa, przewrotności, chciwości, złości, pełni zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, sprośnych obyczajów, załóżnicy, potwarcy,
Boga nienawidzący, zuchwalcy, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, wiarołomni, wyzuci z miłości, nieprzejednani i niemiłosierni, którzy znając prawo Boże, że czyniący to godni są śmierci, nie tylko samo to czynią, ale i pochwalają tych, którzy to czynią. Rozdział drugi. Przetoż nie możesz być usprawiedliwiony, o człowiecze, którykolwiek osądzasz, bo w czym drugiego osądzasz, siebie samego osądzasz, ponieważ to samo czynisz ty, który osądzasz. A wiemy, że sąd Boży jest według prawdy na tych, którzy czynią takie rzeczy. Czy mniemasz, o człowiecze, który osądzasz tych, co czynią takie rzeczy, a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu Bożego? Czy bogactwem dobrotliwości, cierpliwości i nieskwapliwości Bożej pogardzasz, nie wiedząc, że cię dobrotliwość Boża do upamiętania prowadzi? Ale według zatwardziałości swojej i serca nienawróconego gromadzisz na siebie samego gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały i czci i nieskazitelności, żywot wieczny. Swarliwym zaś i prawdzie nieposłusznym, lecz posłusznym niesprawiedliwości, zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk na duszę każdego człowieka, który złe popełnia, Żyda naprzód, potem i Greka. A chwałę i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi naprzód, potem i Grekowi. Albowiem Bóg nie ma względu na osobę, bo którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, według zakonu sądzeni będą. Gdyż nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi są u Boga, ale czyniący zakon usprawiedliwieni będą. Kiedy bowiem poganie, nie mający zakonu, z przyrodzenia czynią, co jest w zakonie, oni, zakonu nie mając, sami sobie są zakonem, ponieważ dowodzą, że dzieło zakonu napisane jest w sercach ich, gdyż świadczy o tym ich sumienie i myśli wzajemnie się oskarżające lub też usprawiedliwiające. W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa. Oto ty nazywasz siebie Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i rozeznajesz co dobre, będąc nauczony z zakonu i masz się za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za mistrza bezrozumnych, za nauczyciela dziatek, mając wzór wiedzy i prawdy w zakonie. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który się brzydzisz bałwanami, świętokradztwo popełniasz? Który się chlubisz zakonem, przestąpieniem zakonu Boga lżysz? Albowiem imieniu Bożemu z waszej przyczyny bluźnią poganie, jak napisano. Obrzezanie bowiem pożyteczne jest, jeżeli wykonywasz zakon. Jeżeli zaś przestępujesz zakon, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeżeli tedy nieobrzezanie przestrzega praw zakonu, czyliż nieobrzezanie jego nie będzie poczytane za obrzezanie? I ten, który jest z przyrodzenia nieobrzezany, a wykonywa zakon, osądzi ciebie, który z literą i obrzezaniem jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim zewnętrznie, ani to jest obrzezaniem, które jest na ciele, ale ten jest Żydem, który nim jest wewnętrznie, i to jest obrzezaniem, które jest obrzezaniem w duchu, nie w literze,
którego chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. Rozdział trzeci. Jakie tedy pierwszeństwo ma Żyd? Albo jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim, że im powierzone były słowa Boże. Bo cóż, jeżeli niektórzy nie uwierzyli, czyliż niedowiarstwo ich zniszczy wierność Bożą? Bynajmniej. Owszem, Bóg jest wierny, a każdy człowiek kłamcą, jak napisano, abyś był usprawiedliwiony w mowach swoich i abyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli tedy niesprawiedliwość nasza wykazuje sprawiedliwość Bożą, cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię. Bynajmniej, bo jakżeby Bóg sądził świat? Jeśli bowiem wierność Boża przez moje kłamstwo zwiększoną została ku chwale Jego, czemuż jeszcze i ja sądzony jestem jako grzesznik? Albo czemu nie mamy czynić złych rzeczy, żeby przyszły dobre, jak nas spotwarzają i jak powiadają niektórzy, że my mówimy? Potępienie takich jest sprawiedliwe. Cóż tedy? Mamyż pierwszeństwo? Wcale nie. Bośmy przedtem dowiedli, że i Żydzi, i Grecy, wszyscy są pod grzechem. Jak napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by pojmował. Nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy razem stali się nieużytecznymi. Nie ma, kto by czynił dobre. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest gardło ich. Językami swymi zdradzają. Jad żmi pod wargami ich, których usta pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich prędkie do przelewu krwi. Zniszczenie i nędza na drogach ich. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed oczami ich. A wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, mówi tym, którzy są pod zakonem, aby wszelkie usta były zatkane i aby wszystek świat był winien przed Bogiem. Dlatego, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed obliczem Jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Lecz teraz, niezależnie od zakonu, sprawiedliwość Boża objawioną została, o której świadczą zakon i prorocy. Sprawiedliwość Boża, mówię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ku wszystkim i na wszystkich wierzących, albowiem nie masz różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej i bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił jako ofiarę przebłagania we krwi Jego przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów przedtem popełnionych w cierpliwości Bożej, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie na to, aby był i sprawiedliwym, i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary w Jezusa. Gdzież tedy jest chluba? Wyłączona jest. Przez jakiś zakon uczynków? Nie, ale przez zakon wiary. Przetoż uznajemy, że człowiek bywa usprawiedliwiony wiarą niezależnie od uczynków zakonu. Alboż Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Bo jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanie z wiary i nieobrzezanie przez wiarę. Czy tedy zakon niszczymy przez wiarę? Bynajmniej. I owszem, zakon utwierdzamy. Rozdział czwarty. Cóż tedy znalazł według ciała, rzeczemy, Abraham, ojciec nasz? Bo jeśli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Cóż bowiem mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A temu, który wykonywa uczynki,
Zapłata nie bywa przyznawana podług łaski, ale podług powinności. Temu zaś, który nie wykonywa uczynków, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytywaną bywa wiara jego za sprawiedliwość. Jak i Dawid błogosławionym nazywa człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość niezależnie od uczynków, mówiąc: błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy tedy to błogosławieństwo dla obrzezania tylko, czy i dla nieobrzezania? Mówimy bowiem, że wiara Abrahamowi poczytaną została za sprawiedliwość. Jakże mu tedy została poczytaną? Przed obrzezaniem czy po obrzezaniu? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości tej wiary, którą miał w nieobrzezaniu, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, żeby i tym poczytana była sprawiedliwość. I ojcem obrzezania nie tylko dla tych, którzy są z obrzezania, ale i dla tych, którzy chodzą śladami wiary ojca naszego Abrahama, którą miał w nieobrzezaniu. Albowiem nie przez zakon stała się obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, że ma być dziedzicem świata, ale przez sprawiedliwość wiary. Bo jeśli ci, którzy są z zakonu, dziedzicami są, wtedy wiara stała się próżną i obietnica w niwecz się obróciła. Gdyż zakon sprawia gniew, albowiem gdzie zakonu nie ma, tam i przestąpienia nie ma. Przeto z wiary, aby było z łaski, żeby pewna była obietnica wszystkim potomkom, nie tylko tym, którzy są z zakonu, ale i tym, którzy są z wiary Abrahama, ojca wszystkich nas. Jak napisano: ojcem wielu narodów postanowiłem cię. Przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i który powołuje nieistniejące jako istniejące. Abraham przeciw nadziei w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co powiedziano: tak będzie nasienie twoje. I nie osłabł w wierze i nie zważał na ciało swoje już obumarłe, mając około 100 lat, ani na obumarły żywot Sary. O obietnicy też Bożej nie wątpił przez niedowiarstwo, ale wzmocnił się wiarą i dał chwałę Bogu. I będąc zupełnie pewnym, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić. I dlatego poczytano mu to za sprawiedliwość. Nie napisano zaś dla niego jedynie, że mu to poczytano, ale i dla nas, którym ma być poczytane, jeżeli wierzymy w tego, który wzbudził z martwych Jezusa, Pana naszego, który wydany został z powodu grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Rozdział 5. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku łasce tej, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, że ucisk stwarza cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję. A nadzieja nie zawstydza, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Albowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czasu właściwego umarł za bezbożnych. Gdyż ledwie by kto umarł za sprawiedliwego, za dobrego może by się kto umrzeć odważył. Lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam,
że kiedyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc, będąc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani przezeń od gniewu. Bo jeżeli, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, zachowani będziemy przez życie Jego, a nie tylko to. Ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali. Przetoż, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat i przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Albowiem aż do zakonu grzech był na świecie, ale grzech nie bywa poczytany, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, będącego obrazem tego, który miał przyjść. Ale nie tak się ma z łaską, jak z upadkiem. Albowiem jeśli przez upadek jednego wielu pomarło, daleko więcej łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, na wielu obficie spłynęły. I dar nie jest taki, jak to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem sąd jest z jednego upadku ku potępieniu, ale dar łaski z wielu upadków ku usprawiedliwieniu. Albowiem jeśli upadkiem jednego śmierć zapanowała przez jednego, daleko więcej ci, którzy obfitość łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w życiu panować będą przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie życia. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się usprawiedliwionymi. A zakon przy tym nastąpił, aby się grzech rozmnożył. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował w śmierci, tak i łaska panowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rozdział 6. Cóż tedy rzeczemy? Zostaniemyż w grzechu, aby łaska obfitszą była? Bynajmniej. Albowiem my, którzyśmy umarli grzechowi, jakże jeszcze w nim żyć będziemy? Czyliż nie wiecie, że my wszyscy, którzyśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy? Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wzbudzony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my w nowości życia chodzili. Bo jeśli jesteśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Wiedząc to, że stary nasz człowiek razem z Nim ukrzyżowany został, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Bo kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, że też z Nim razem żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera. Śmierć więcej nad Nim nie panuje, bo że umarł, grzechowi raz umarł, że zaś żyje, żyje Bogu. Tak też i wy uważajcie siebie za umarłych grzechowi, a za żyjących Bogu, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże tedy nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście mu posłuszni być mieli w pożądliwościach Jego. I nie oddawajcie członków swoich na oręż niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie siebie samych Bogu.
jako z umarłych żywi, i członki swoje za oręż sprawiedliwości Bogu. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, boście nie pod zakonem, ale pod łaską. Cóż tedy? Będziemyż grzeszyli, żeśmy nie pod zakonem, ale pod łaską? Bynajmniej. Czyliż nie wiecie, że komu się oddajecie jako sługi w posłuszeństwo, jesteście sługami tego, komuście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy to posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Ale chwała niech będzie Bogu, że wy, którzyście byli sługami grzechu, usłuchaliście z serca zasad tej nauki, którejście się poddali. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, z powodu słabości ciała waszego. Albowiem jakeście oddawali członki swoje w służbę nieczystości i nieprawości ku czynieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki swoje w służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Bo kiedyście byli sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakiż więc wówczas pożytek mieliście z tych rzeczy? Taki, którego się teraz wstydzicie, bo koniec ich śmierć. Lecz teraz, będąc wyzwoleni od grzechu, stawszy się sługami Boga, macie pożytek swój ku poświęceniu, a koniec – żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rozdział 7. Czyliż nie wiecie, bracia, bo mówię do tych, którzy zakon znają, iż zakon panuje nad człowiekiem, dopóki ten żyje? Albowiem zamężna niewiasta, dopóki mąż żyje, związana jest z nim zakonem. Jeśli zaś mąż umrze, uwolniona jest od zakonu mężowego. A zatem, dopóki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnicą, jeśli by żoną innego męża została. Ale jeśli mąż umrze, wolna jest od zakonu i nie jest cudzołożnicą, gdy innego męża żoną zostanie. A tak, bracia moi, i wy jesteście umarli zakonowi przez ciało Chrystusowe, żebyście należeli do innego, do tego, który wzbudzony jest z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu. Albowiem, gdyśmy byli w ciele, namiętności grzechów, wzniecane przez zakon, okazywały swą moc w członkach waszych, aby owoc przynosiły śmierci, lecz teraz staliśmy się wolni od zakonu, umarłszy temu, w którym byliśmy zatrzymani, abyśmy służyli w nowości ducha, a nie w starości litery. Cóż wtedy rzeczemy? Czy zakon jest grzechem? Bynajmniej. Lecz nie inaczej poznałem grzech, jak przez zakon. Albowiem i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie rzekł, nie pożądaj. Lecz grzech, wziąwszy przyczynę przez przykazanie, sprawił we mnie wszelką pożądliwość. Albowiem bez zakonu grzech jest martwy. Ja zaś żyłem niegdyś bez zakonu. Lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a jam umarł. I okazało się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, było mi ku śmierci. Grzech bowiem, wziąwszy przyczynę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie zabił mnie. Tak więc zakon jest święty i przykazanie święte i sprawiedliwe i dobre. Czy tedy to, co dobre, stało mi się śmiercią? Bynajmniej, lecz grzech, aby się okazał grzechem, sprawił mi śmierć przez dobre, żeby się grzech stał nader grzesznym przez przykazanie. Bo wiemy, iż zakon jest duchowy, ale mija cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem tego, co czynię, nie rozumiem, bo nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się na to, że zakon jest dobry.
Już tedy teraz nie ja to czynię, lecz grzech, który mieszka we mnie. Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobre. Albowiem chęć leży we mnie, ale wykonania tego, co dobre, nie znajduję. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złego, którego nie chcę, to czynię. A jeśli ja czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy zakon w sobie, że gdy chcę dobre czynić, złe leży we mnie. Albowiem mam upodobanie w zakonie Bożym, co do człowieka wewnętrznego. Lecz widzę inny zakon w członkach swoich, walczący przeciw zakonowi umysłu mego i który mię poddaje pod zakon grzechu, będący w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mię wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. Rozdział 8. Przetoż teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Albowiem zakon ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Bo co niemożebne było zakonowi, w czym on był słaby przez ciało, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. Albowiem którzy są według ciała, o tym myślą, co jest cielesnego, ale którzy są według ducha, myślą o tym, co jest duchowego. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjaźnią przeciw Bogu, gdyż się zakonowi Bożemu nie poddaje, bo i nie może. Którzy bowiem są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Ale jeśli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu, a Duch jest żywy dla sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego mieszkającego w was. A tak, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, abyśmy według ciała żyli, albowiem jeśli byście według ciała żyli, umrzecie. Ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Bo którzykolwiek przez Ducha Bożego prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Boście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha synostwa, przez którego wołamy: Abba, Ojcze. Sam Duch poświadcza duchowi naszemu, żeśmy dziećmi Bożymi, a jeśli dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim i uwielbieni byli. Albowiem mniemam, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która się ma objawić w nas. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie marności jest poddane, nie dobrowolnie, ale z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwiastek ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Albowiem nadzieją zbawieni jesteśmy.
A nadzieja widzialna nie jest nadzieją, bo kto co widzi, jakże się ma tego spodziewać? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy z cierpliwością. Tak też i Duch dopomaga nam w niemocy naszej, albowiem nie wiemy, o co byśmy się modlić mieli jak należy, ale sam Duch przyczynia się za nami westchnieniami niewysłowionymi. A który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu tym, którzy według postanowienia Bożego są powołani. Albowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż tedy rzeczemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże by z Nim nie dał nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł. Owszem, i zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który i przyczynia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak napisano, za Ciebie cały dzień zabijani bywamy. Poczytani jesteśmy jako owce na rzeź. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rozdział 9. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, jak mi poświadcza sumienie moje przez Ducha Świętego, że mam wielki smutek i nieustanną boleść w sercu swoim, albowiem sam życzyłem być odłączonym od Chrystusa za braci moich, pokrewnych mi według ciała, którzy są Izraelitami, których jest synostwo i chwała, i przymierza, i zakonodawstwo, i służba Boża, i obietnice, których i ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Lecz nie tak, żeby miało upaść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem, ani że są nasieniem Abrahamowym, wszyscy są dziećmi, ale w Izaaku będzie Tobie nazwane nasienie. To jest, nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, ale dzieci obietnicy poczytane są za nasienie. Albowiem obietnicy słowo jest to, o tym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy z jednego brzemienną została, z Izaaka, ojca naszego, albowiem kiedy się oni jeszcze nie narodzili i nic, ani dobrego, ani złego nie uczynili, aby się ostało postanowienie Boże według wybrania, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje, rzeczono jej. Większy będzie służył mniejszemu, jak napisano. Jakuba umiłowałem, alem Ezawa miał w nienawiści. Cóż tedy rzeczemy? Jestże niesprawiedliwość u Boga? Bynajmniej. Albowiem do Mojżesza mówi, zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.
A przetoż nie zależy od tego, który chce, ani od tego, który biegnie, ale od zmiłowania Bożego. Albowiem mówi pismo do Faraona: na to cię wzbudziłem, abym okazał moc swoją na tobie i aby opowiadane było imię moje po całej ziemi. A tak, nad kim chcę, okazuje zmiłowanie, a kogo chcę, czyni zatwardziały. Ale mi rzeczesz: za cóż jeszcze obwinia? Bo któż się sprzeciwi woli jego? Zaiste, o człowiecze, któżeś jest, że się spierasz z Bogiem? Czyż utwór rzecze do twórcy: czemuś mię tak uczynił? Albo czy nie ma mocy garncarz nad gliną, żeby z tejże bryły uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości? A cóż, jeżeli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu na zatracenie zgotowane, i aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami miłosierdzia, które zgotował ku chwale? Jako takie i nas powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Tak też u Ozeasza mówi: nie mój lud nazwę ludem moim, i nie umiłowaną umiłowaną. I stanie się, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: nie jesteście wy ludem moim, tam nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem: choćby liczba synów izraelskich była jako piasek morski, ostatki ocalone będą. Albowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości, sprawę zaiste skróconą uczyni Pan na ziemi. I jak przedtem powiedział Izajasz: gdyby nam Pan zastępów nie był zostawił nasienia, stalibyśmy się jako Sodoma i Gomorze bylibyśmy podobni. Cóż tedy rzeczemy? Że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary? Izrael zaś, który szukał zakonu sprawiedliwości, nie doszedł do zakonu sprawiedliwości. Dlaczego? Że nie z wiary, ale jakby z uczynków zakonu. Albowiem potknęli się o kamień obrażenia, jak napisano: oto kładę w Syjonie kamień obrażenia i opokę zgorszenia, a nikt, który weń wierzy, nie będzie pohańbiony. Rozdział 10. Bracia, życzenie serca mego i modlitwa do Boga za Izraela jest ku zbawieniu, albowiem daję im świadectwo, że mają gorliwość ku Bogu, ale nie według umiejętności, bo nie znając sprawiedliwości Bożej i usiłując własną sprawiedliwość wystawić, nie poddali się sprawiedliwości Bożej. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu. Mojżesz bowiem pisze o sprawiedliwości, która jest zakonu. Człowiek, który by je wykonał, żyć będzie w nich. A sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi: nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba, to jest, aby Chrystusa na dół sprowadzić, albo kto zstąpi do przepaści, to jest, aby Chrystusa z umarłych wyprowadzić. A cóż mówi pismo? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim jest to słowo wiary, które opowiadamy. Bo jeśli usty swymi wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w sercu swoim, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Bo pismo mówi: każdy, kto weń wierzy, nie będzie pohańbiony, gdyż nie ma różnicy między Żydem i Grekiem, bo tenże Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Jakże tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? Jakże uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? Jakże usłyszą bez opowiadającego? Jakże opowiadać będą, jeżeli nie będą posłani? Jak napisano: o, jak piękne są nogi zwiastujących pokój, zwiastujących dobre rzeczy. Ale nie wszyscy posłuszni byli Ewangelii, albowiem Izajasz mówi: Panie, któż uwierzył temu, co słyszał od nas? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Ale mówię: czyliż nie słyszeli? I owszem, na całą ziemię wyszedł głos ich i do krańców świata słowa ich. Ale mówię: czyliż nie wiedział Izrael? Pierwszy Mojżesz mówi: ja was do zawiści pobudzę przez naród, który nie jest narodem. Przez naród nierozumny rozdrażnię was. A Izajasz śmiało mówi: jestem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali, i objawiony tym, którzy się o mnie nie pytali. O Izraelu zaś mówi: cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu upornego i sprzeciwiającego się. Rozdział 11. Mówię tedy: czyliż Bóg odrzucił lud swój? Bynajmniej, albowiem i jam jest Izraelitą, z nasienia Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg ludu swego naprzód przejrzanego, lub czyż nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu? Jak staje przed Bogiem przeciwko Izraelowi, mówiąc: Panie, proroków Twoich pomordowali i ołtarze Twoje zburzyli, i zostałem ja sam, i szukają duszy mojej. Ale cóż powiada mu boska odpowiedź? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie skłonili kolana przed Baalem. Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług wybrania łaski pozostały. A jeżeli z łaski, to już nie z uczynków. Inaczej łaska już nie staje się łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska. Inaczej uczynek już nie jest uczynkiem. Cóż tedy? Czego Izrael szuka, tego nie dostąpił. Ale wybrani dostąpili, a inni zatwardzeni zostali. Jak napisano: dał im Bóg ducha ospałości, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli, aż do dzisiejszego dnia. A Dawid mówi: niechaj im będzie stół ich sidłem i ułowieniem, i zgorszeniem, i zapłatą. Niech zaćmione będą oczy ich, aby nie widzieli, a grzbiet ich zawsze nachylony. Mówię tedy: czyliż się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, ale przez ich upadek stało się zbawienie poganom, aby ich do zawiści przywieść. Jeżeli zaś upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, o ileż więcej ich pełność. Albowiem mówię wam, poganom, o ile jestem apostołem pogan, posługiwanie moje z chwałą wykonywam, abym do zawiści pobudził tych, którzy są ciałem moim, i zbawił niektórych z nich. Albowiem jeżeli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czymże będzie przyjęcie ich, jeżeli nie życiem z umarłych? A jeżeli pierwiastki święte, to i zaczynienie. I jeśli korzeń święty, to i gałęzie. A jeżeli niektóre z gałęzi odłamane zostały, a ty, będąc dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony w ich miejsce i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu drzewa oliwnego, nie chlub się przeciw gałęziom. Bo jeżeli się chlubisz, to wiedz, że nie ty nosisz korzeń, ale korzeń ciebie. Ale rzeczesz: odłamane zostały gałęzie, abym ja był szczepiony. Dobrze, z powodu niedowiarstwa odłamane zostały, ale ty wiarą stoisz. Nie bądźże pyszny, ale się bój.
Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, to mógłby i tobie nie przepuścić. Zważ tedy dobrotliwość i srogość Bożą. Srogość względem tych, którzy upadli, a dobrotliwość względem ciebie, jeżeli wytrwasz w dobrotliwości, inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niedowiarstwie, szczepieni będą. Gdyż mocen jest Bóg znowu ich szczepić. Albowiem, jeśliś ty odcięty z drzewa oliwnego, dzikiego z przyrodzenia, a przeciw przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobre drzewo oliwne, o ileż więcej ci, którzy są z przyrodzenia, wszczepieni będą w swoje własne drzewo oliwne. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, o tej tajemnicy, żebyście nie mieli wysokiego rozumienia o sobie, że zatwardziałość po części przyszła na Izraela, dopóki nie wejdzie zupełność pogan. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożności od Jakuba. A to będzie przymierzem moim z nimi, gdy odejmę grzechy ich. Według Ewangelii nieprzyjaciółmi są z powodu was, lecz według wybrania są miłymi z powodu ojców. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie cofa, bo jak i wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Albowiem zamknął ich Bóg wszystkich w nieposłuszeństwo, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i wszechwiedzy Bożej, jakże są niezbadane sądy Jego i niedocieczone drogi Jego, bo któż poznał umysł Pański, albo kto był doradcą Jego, albo kto mu co pierwej dał, a będzie mu znowu oddano, albowiem z Niego i przezeń i ku Niemu jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Rozdział 12. Proszę was tedy, bracia, przez litość Bożą, abyście stawiali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, jako rozumną służbę waszą. I nie stosujcie się do wieku tego, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście doświadczyli, co jest wolą Bożą, dobrą, przyjemną i doskonałą. Powiadam bowiem przez daną mi łaskę każdemu z was, nie rozumiejcie o sobie więcej, aniżeli rozumieć należy, lecz rozumiejcie skromnie, w miarę wiary, jaką Bóg każdemu udzielił. Albowiem jak w jednym ciele wiele członków mamy, lecz nie wszystkie członki mają jedną i tęż samą czynność, tak my wielu jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy jedni drugich członkami. I mamy różne dary według danej nam łaski. Jeśli proroctwo, to niech będzie w miarę wiary. Jeśli posługiwanie, to w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli napomina, to w napominaniu. Kto rozdaje, to ze szczerością. Kto jest przełożony, to z gorliwością. Kto miłosierny, to z ochotą. Miłość niech będzie nieobłudna. Miejcie w obrzydliwości złe, trzymając się dobrego. Miłością braterską jedni drugich kochajcie, uczciwością jedni drugich wyprzedzajcie. W gorliwości nie słabiejcie, duchem pałając, Panu służąc. W nadziei się weseląc, w ucisku będąc cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Z potrzebami świętych wspólność mając, w gościnności chętni. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie,
a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie rozumiejcie wysoko o sobie, ale się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Troszcząc się o to, co jest dobre przed wszystkimi ludźmi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścijcie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy nieprzyjaciel twój łaknie, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rozdział 13. Każda dusza niech będzie władzą zwierzchnim poddana, bo nie masz władzy tylko od Boga, a władze istniejące od Boga są postanowione. A tak, kto się władzy sprzeciwia, Bożemu postanowieniu się sprzeciwia. A którzy się sprzeciwiają, sami na siebie potępienie sprowadzają. Albowiem przełożeni nie są na postrach dla dobrych uczynków, ale dla złych. A chcesz się nie bać władzy? Czyń dobre, a będziesz miał od niej pochwałę. Bożym bowiem jest sługą tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz złe, bój się, bo nie darmo miecz nosi, gdyż jest sługą Bożym, mszczącym się z gniewem nad czyniącym złe. Przetoż trzeba być poddanym nie tylko dla gniewu, ale i dla sumienia. Dlatego bowiem i podatki dajecie, gdyż są sługami Bożymi. Właśnie na to, aby tego pilnować. Oddawajcież tedy każdemu, coście powinni. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Owo bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj, jeśli inne, jakie jest przykazanie, w tym słowie się zamyka. Mianowicie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie czyni bliźniemu nic złego, a tak, miłość jest wypełnieniem zakonu. A to, wiedząc czas, że przyszła godzina, abyśmy się już ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Chodźmy uczciwie jak we dnie, nie w biesiadach i pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a starania o ciele nie czyńcie ku pożądliwościom. Rozdział 14. A słabego w wierze przyjmujcie, bez osądzania mniemań. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Ten, który je, niech nie gardzi tym, który nie je, a który nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Któżeś ty, co potępiasz cudzego sługę? Dla Pana swego stoi lub upada, ale ostoi się, Bóg bowiem mocen jest go postawić. Jeden wyróżnia dzień od dnia, drugi zaś każdy dzień sądzi zarówno. Każdy niech będzie pewny przekonania swego. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega.
Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Bo jeżeli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeżeli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Ty zaś czemu potępiasz brata swego? Albo i ty czemu gardzisz bratem swoim? Wszyscy bowiem staniemy przed sądem Chrystusowym, bo napisano, jako żyję ja, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano i wszelki język wysławiać będzie Boga. A przeto każdy z nas zda za siebie rachunek Bogu. A tak nie sądźmy więcej jedni drugich, ale raczej sądźcie o tym, aby nie dawać bratu swemu powodu do obrażenia lub zgorszenia. Wiem i pewny jestem w Panu Jezusie, że nie ma nic przez się nieczystego. Tylko jeżeli kto uważa, co za nieczyste, temu nieczyste jest. Jeśli zaś dla pokarmu smuci się brat twój, już nie według miłości postępujesz. Nie zatracaj pokarmem swoim tego, za którego Chrystus umarł. Nie dajcie tedy bluźnić dobru waszemu, albowiem Królestwo Boże nie jest to pokarm i napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Nie niszcz dla pokarmu dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie czyste, ale złe jest dla człowieka, który je z obrażeniem. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina i nic takiego, czym by brat twój się obraził, albo gorszył, albo sławną. Masz wiarę? Miejże ją dla siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który samego siebie nie sądzi w tym, co ma za dobre. Ale kto wątpi, jeżeli je, potępiony jest. Dlatego, że nie z wiary, a wszystko, co nie z wiary, grzechem jest. Rozdział 15. A tak my, którzyśmy mocni, powinniśmy znosić słabości niemocnych, a nie mieć upodobania w samych sobie. Przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania. Ponieważ i Chrystus nie miał upodobania w samym sobie, ale jak napisano, urągania urągających Tobie padły na mię. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. A Bóg cierpliwości i pociechy niech Wam da, abyście byli jednomyślni między sobą, według Chrystusa Jezusa. Abyście jednomyślnie jednymi usty wysławiali Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przetoż przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Bożej. A powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych dla prawdy Bożej, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. Poganie zaś, żeby za miłosierdzie chwalili Boga, jak napisano. Dlatego będę Cię wysławiał między poganami i imieniu Twemu śpiewać będę. I znowu mówi, weselcie się poganie z ludem Jego. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszystkie ludy. I znowu Izajasz mówi, będzie korzeń Jessego i który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei mocą Ducha Świętego. A i ja sam pewny jestem, bracia moi, co do was,
żeście i sami pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem, mogąc jedni drugich napominać. A napisałem do was, bracia, nieco śmielej po części, jakby wam przypominając przez łaskę od Boga mi daną, abym był sługą Jezusa Chrystusa między poganami, sprawując święty urząd opowiadania Ewangelii Bożej, aby ofiarowanie pogan stało się przyjemnym, poświęcone przez Ducha Świętego. Mam się tedy czym chlubić w Chrystusie Jezusie w rzeczach Bożych, albowiem nie śmiałbym mówić tego, czego by nie dokonał Chrystus przeze mnie w przywiedzeniu pogan do posłuszeństwa słowem i uczynkiem, przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, takżem od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii rozkrzewił Ewangelię Chrystusową. Tak jednak, że usiłowałem opowiadać Ewangelię nie tam, gdzie było znane imię Chrystusa, abym na cudzym fundamencie nie budował, ale jak napisano, którym nie opowiadano o nim, ujrzą, i którzy nie słyszeli, zrozumieją. Dlatego też często miałem przeszkody przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już miejsca w tych krainach i od wielu lat mając chęć przyjść do was, jak tylko udam się do Hiszpanii, przyjdę do was, bo się spodziewam, że przechodząc ujrzę was i że wy mnie tam przeprowadzicie, skoro się pierwej z wami nieco ucieszę. A teraz idę do Jerozolimy, posługując świętym. Albowiem podobało się Macedonii i Achaii wspólnie złożyć nieco na ubogich świętych w Jerozolimie. Podobało się im, są też ich dłużnikami, bo jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im i docześnie. Gdy zaś to wykonam i wiernie im oddam ten owoc, wstąpię do was, udając się do Hiszpanii. A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z hojnym błogosławieństwem Ewangelii Chrystusowej. A proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga, abym był wybawiony od niewierzących z Judei i aby usługa moja dla Jerozolimy przyjemną była świętym. Abym z radością przyszedł do was za wolą Bożą i z wami się wespół ucieszył. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Rozdział 16. A zalecam wam Febę, siostrę naszą, która jest służebnicą zboru w Kenkrei, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i dopomagali jej, jeżeli by was w czym potrzebowała. Albowiem i ona wielu była pomocną, i mnie samemu. Pozdrówcie Pryscylę i Akwillę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za duszę moją szyi swojej nadstawili, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w domu ich. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwiastkiem Achai dla Chrystusa. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Pozdrówcie Andronika i Juniasza, krewnych moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, którzy i przede mną byli w Chrystusie. Pozdrówcie Ampliasza, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, mego umiłowanego. Pozdrówcie Epellesa, doświadczonego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, krewnego mojego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu.
Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patroba, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich z pocałowaniem świętym. Pozdrawiają was zbory Chrystusowe. A proszę was, bracia, abyście dawali baczność na tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, której wyście się nauczyli, i unikajcie ich. Albowiem tacy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi swemu. I pięknymi słowami i wymową serca prostaczków uwodzą, bo posłuszeństwo wasze wszystkich doszło. Przetoż raduję się z was, ale chcę, abyście byli mądrymi na dobre, a prostaczkami na złe. A Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze rychło. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Pozdrawiają was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, i Sozypater, krewni moi. Pozdrawiam was w Panu, ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój, i całego zboru. Pozdrawia was Erast, poborca miejski, i Kwartus, brat. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który was może utwierdzić według Ewangelii mojej i opowiadania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od czasów wiecznych zamilczanej, lecz teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wierze, jedynemu mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. List do Rzymian został napisany do Rzymian z Koryntu, a posłany przez Febę, służebnicę zboru w Kenkrei. List apostoła Pawła do Kolosan. Rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was, usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym, dla nadziei zachowanej dla was w niebiosach, o której przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która doszła do was, jak jest i na całym świecie i przynosi owoc, jak i między wami od tego dnia, kiedyście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie, jak się też nauczyliście od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym dla was sługą Chrystusowym, który też oznajmił nam o waszej miłości w duchu. Dlatego i my od tego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli Jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchowym, abyście chodzili, jak przystoi przed Panem, ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i wzrastając w poznaniu Boga, wszelką mocą umocnieni według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości z radością, dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w
którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym przed wszelkim stworzeniem, albowiem w Nim stworzone jest wszystko, co na niebiosach i co na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy władze, czy zwierzchności, wszystko przezeń i dla Niego stworzone. A On jest przed wszystkim i wszystko w Nim stoi. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim przodował. Ponieważ upodobało się Ojcu, aby w Nim mieszkała wszelka pełność i żeby przezeń pojednał z sobą wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. Przezeń i to, co na ziemi, i to, co na niebiosach, i was, którzyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi umysłem w złych uczynkach, teraz też pojednał w Jego własnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić świętymi i niepokalanymi i bez nagany przed obliczem swoim, jeśli tylko trwacie w wierze utwierdzeni i stali i nie odpadacie od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest opowiadana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się w dolegliwościach swoich za was i dopełniam niedostatku ucisków chrystusowych na ciele swoim za ciało Jego, którym jest Kościół, którego stałem się sługą, według rozrządzenia Bożego danego mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, teraz zaś objawioną świętym Jego, którym Bóg chciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały, którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby przedstawić każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie, w którym to celu też pracuję, walcząc według mocy Jego, która działa we mnie potężnie. Rozdział 2. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę staczam za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za wszystkich, którzy nie widzieli oblicza mego w ciele, aby pocieszone były serca ich, spojonych miłością i ku wszelkiemu bogactwu zupełnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa, w której skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. A to mówię, aby was kto nie uwiódł podstępnymi mowami, bo chociaż nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa, przetoż jakeście przyjęli Chrystusa Jezusa, Pana, tak też chodźcie w Nim, będąc wkorzenieni i wybudowani w Nim i utwierdzeni w wierze, jakeście nauczeni, obfitując w niej z dziękczynieniem. Patrzcież, żeby was kto nie podbił sobie filozofią i próżnym omamieniem podług podań ludzkich, podług początkowych zasad świata, a nie podług Chrystusa, gdyż w Nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie i macie pełność w Nim, który jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności, w którym też obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką uczynionym, zewleczeniem grzesznego ciała przyrodzonego, obrzezaniem Chrystusowym. Pogrzebieni z Nim będąc w chrzcie, w którym też razem z Nim wzbudzeni jesteście przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z umarłych. I was, którzyście byli umarli w grzechach i w nieobrzezaniu ciała swego, razem z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy, zmazawszy rękopism przeciwko nam, który przez ustawy był nam przeciwny, i wziął go spośrodka, przybiwszy go do krzyża,
i wyzuwszy z mocy władzę i zwierzchności, śmiało wystawił je na dziwowisko, w nim nad nimi triumfując. Niech tedy nikt was nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo dla święta, albo dla nowiu księżyca, albo dla sabatów, co jest cieniem rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa. Niech was nie odsądza od nagrody zwycięstwa nikt, który by pragnął tego pokorą i służbą aniołom, wdając się w rzeczy, których nie widział, próżno się nadymając z cielesnego rozumu swego. A nie trzymając się głowy, z której całe ciało, będąc stawami i wiązadłami kierowane i spojone, rośnie wzrostem Bożym. Jeśliście tedy umarli z Chrystusem dla początkowych zasad świata tego, dlaczego jeszcze, jakbyście w świecie żyli, trzymacie się ustaw? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, co się wszystko kazi używaniem. Według przykazań i nauk ludzkich, które mają pozór mądrości w samowolnym nabożeństwie i w pokorze, i w niepobłażaniu ciał, a nie mają żadnej wagi, gdyż tylko do nasycenia ciała odnoszą się. Rozdział trzeci. A tak, jeśliście wstali z Chrystusem, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie jest Chrystus siedzący po prawicy Bożej. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Albowiem umarliście i życie wasze skryte jest z Chrystusem w Bogu. Ale gdy się Chrystus, życie nasze, okaże, wtedy i wy z Nim okażecie się w chwale. Umartwiajcie tedy członki swoje, które są na ziemi. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których gniew Boży przychodzi na synów opornych, w których i wyście niegdyś chodzili, kiedyście żyli między nimi. Teraz zaś odrzućcie i wy wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, sprośną mowę z ust swoich. Nie kłamcie jeden przed drugim, skoroście zewlekli z siebie starego człowieka z uczynkami jego, a oblekli się w nowego, który się odnawia ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serce litościwe, dobrotliwość, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie, jeśli ma kto przeciw komu skargę, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nad to wszystko przyobleczcie miłość, która jest związkiem doskonałości. A niech w sercach waszych rządzi pokój Boży, do któregoście też powołani w jednym ciele, i bądźcie wdzięcznymi. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie, przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Wdzięcznie śpiewajcie w sercach swoich Panu. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie przykrymi dla nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem to się podoba Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, posłuszni bądźcie we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na oko jak ci, którzy chcą ludziom się podobać, ale w prostocie serca, bojąc się Boga. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie. A ten, co niesprawiedliwie postępuje,
odniesie zapłatę niesprawiedliwości, a nie masz u Boga względu na osoby. Rozdział 4. Panowie, okazujcie sługom sprawiedliwość i słuszność, wiedząc, że i wy macie Pana w niebiosach. W modlitwie bądźcie wytrwali, czuwając w niej z dziękczynieniem, modląc się razem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusowej, z powodu której i jestem więźniem, abym ją objawił, jak mi mówić należy. Mądrze postępujcie względem obcych, czas wykupując. Mowa wasza niech zawsze będzie z uprzejmością zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak odpowiadać każdemu z osobna. Wszystko, co się mnie tyczy, opowie wam Tychik, brat umiłowany i wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłał do was, dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze. Z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest z was, ci wam wszystko oznajmią, co się tu dzieje. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnabasza, o którym otrzymaliście polecenie, jeśli przyjdzie do was, przyjmcie go. I Jezus, nazywany Justem, którzy są z obrzezania. Oni jedni są współpracownikami moimi dla Królestwa Bożego, którzy mi się stali pociechą. Pozdrawia was Epafras, który jest z was, sługa Chrystusa, który zawsze walczy za was w modlitwach, abyście byli doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej. Daję mu bowiem świadectwo, że ma wielką gorliwość o was i o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolu. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który jest w domu jego. A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawdźcie to, aby też był w laodycejskim zborze przeczytany. A ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie. A powiedzcie Archipowi, patrz, abyś wypełnił posługiwanie, któreś przyjął w Panu. Pozdrowienie moją, Pawła ręką. Pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen. List do Kolosan, napisany z Rzymu i posłany przez Tychika i Onezyma. Cierniową koronę włożono na skronie Jezusa naszego Wybawcy. Był bity, męczony, od ludzi zelżony, od Boga swego opuszczony. To jest moja wina, co Pana skłoniła zbawienie wykonać z miłości. Swą miłość nam dałeś, dlatego cierpiałeś zbawienie grzesznikom przyniosłeś. Niech brzmi uwielbienie, cześć i wywyższenie. Niech będzie ci, Panie, na wieki.